No wiem, że nie chcecie tego oglądać, wiem, ale jestem ciekaw, na czym gołcy się wzorowały, do czego gołcy zmierzały i czego nie zobaczymy w polskiej wersji. Chyba, że pojawi się, są jeszcze jakieś takie programy. Gołci, no, to były twarze rozpoznawane, sławy YouTube'owe. Te takie randkowe programy ekipy Freeza są dla mnie za bardzo family friendly i za bardzo infantylne. Zobaczmy, jakie było źródło tego wyśmienitego pomysłu. Chodzi mi o to, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w realizacji. The greatest 20 versus 1 ever. I show speed is the worldwide streaming phenomenon. Everyone is. Ej, to jest ten streamer, co sobie żartował, że jakby był ostatnim facetem na ziemi, to by gwałcił dziewczynę i ona jakby go powstrzymała? To jest ten? No to zuch chłopak, nie? To się nadaje do tego kontentu najwyraźniej. No dobrze. Talking about, especially because he can't even score in a Simon charity match. But anyway, we've put him in the same room as 20 beautiful women. Does he know how to talk to them? Probably not. But the Sidemen will guide him towards true love. Oh, totalnie, to jest... Okej, może lepsze efekty specjalne mają. A z którego to? Czekajcie, sprawdzę, kiedy to jest jeszcze materiał. 10 dni temu, to świeżynka, okej. By the end of the year, help us do it. Now, enjoy speed 20 versus 1. Gdyby nieprzyzwoite wpisy Buxtona z przeszłości, to byśmy też doszli do takiej klasy programu, prędzej czy później. 27 milionów w 10 dni. No, widzicie państwo, to jest content. To jest nie jakieś tam gówniane programy edukacyjne. My type is you. He looks like a cartoon. Do you know, it's the haircut. It's his hair. Niestety, Rock się teraz zajmuje tylko dramami, gołcami i innymi głupotami. Ciesz się, że się nie zajmuje twoją starą, okej? Okay? Co, tęskni? No niestety. Co to jest car assistant? Czy dobrze zrozumiałem? Może ja nie ten język car assistant? Że ona jest tym głosem, że jak jedziesz... A, care assistant. Myślałem, że ona jedzie w samochodzie i mówi: skręć w prawo, skręć w lewo, za 200 metrów dojedziesz do celu. Myślałem, że ona ma taką pracę, że tam nie mają jeszcze tej elektroniki, co u nas. Pomyliłem ją z asystentem głosowym. No dobra. Sorry, nie wiem, co tam w Ameryce, jakie tam są teraz sytuacje. Czyli mamy taki content, czy mogę cię powąchać? Okej. W porządku. Rozpoznaję to, gdzieś to już widziałem. Yes. Yes. Right, I'll see you later. I'll see you later. If he did that and said no, oh my god. Did I not just ask you to subscribe? Do you want us to never reach 20 million? Is there something wrong? Jak człowiek pierwotny, nie wiem, czy to nie zahacza o rasizm, kolego. Ech. No dobrze. With you. Are you a dickhead? Is there something wrong with your brain? Subscribe and get us to 20 mil. Thank you. Where are you from? I'm from London. You're from London? Yeah. Actually. She was struggling to walk. That's what I was about to say, bro. What is that? What? Like, actually look at that mark right there. You don't see that? No. No to obrzydliwy program jest. Tyle się mówi o uprzedmiotowianiu kobiet, a wszyscy to oglądają. 28 milionów odsłon. Ja co tu zrobić? Jakby świat, ideologia, polityka, to co wypada, co nie wypada, idzie totalnie innym torem niż ludzkie zapotrzebowania. What? It's like a little black mark. Po co ja to oglądam? Żebyś się kurwa pytał, no żeż ja pierdzielę, no. Oglądam sobie głupoty. Ty oglądasz same mądre rzeczy? No nie, bo siedzisz u mnie na streamie. No miłość boską, patrz, to oglądasz. No chcę zobaczyć wasze reakcje na przykład. Chcę zobaczyć, no, jak się zmienia świat.
Bro-esque. Okay. Oh my God. I didn't even give you a hug. Yeah, give me a hug. How are you? I'm doing good. I'm finished. I mean, how old are you? I'm 22. You're 22? 22, when? Damn. How old are you? I'm 21. Oh, you're 21? Yeah, I'm 21. Okay. Yeah, I'm 21. That's so bad. Yeah. So look, where I'm from, you know, Portugal. I got the signal. Portuguese? Yes. Oh, really? Yes, Portuguese. So what we do when people greet each other, you know, and I'll really appreciate it. Because this is like my culture, you know, okay. I don't play by my Portuguese culture. Też gada bzdury, ale mówi te bzdury w taki sposób bardzo, jakby wyrzuca z siebie słowa, jakby przynajmniej z sensem mówił, ale nie mówi. So, you know, it's this greeting we do. We go, hey, Speed, how you doing? Oh my God. Jesus. Okej. Powiedziałbym, że taka żena na bardzo podobnym, na zbliżonym poziomie do tego, co w Polsce udało się osiągnąć. Come to me and you say, hey, Speed, how you doing? Hey, Speed? No, the other way. Hey, Speed. Hey. Ej, właściwie to teraz sobie uzmysłowiłem, że się zwolniło na polskim internecie, na polskim YouTubie miejsce na taki content. Może powinienem... Mógłbym zrobić. Kurde, tylko jak? Ja musiałbym być tam, musiałbym siedzieć na... Ja wiadomo, że przecież nie mogę dziewczyn podrywać, bo pierwsze nie potrafię, po drugie mam żonę. Okay, thank you so much. Yes. Yes. I'm just snorted. Mój problem polega na tym, że jakbym patrzył na taką żenadę na żywo, to bym ja chyba nie byłbym się w stanie z tego śmiać. Teraz ewentualnie mogę się trochę z tego śmiać, ale jakbym widział tych ludzi z bliska, to by mi chyba nie dałbym rady. No, to było ponad moje siły. I tak jestem w stanie się uśmiechnąć, jak od czasu do czasu zatrzymam pauzę, przeczytam czata. You a nurse? Yeah. My heart. Can you help me out real quick? Do you want me to do CPR? Yeah. Do I have permission? Yeah, you got permission. Oh yeah, okay. Oh yeah, you a good nurse. Thank you. So look, how old are you? I'm 21. And where are you from? I'm Bengali. Where's that? It's like next to India. South Asian? Oh, so you're Indian too? Oh my God. Bengali. Yeah. All right, man, let me ask you a question, all right? See, me, personally, I'm a Messi fan. You get what I mean? But, what? You know, I like to ask this to a lot of people. Ronaldo or Messi? Messi fan. He's standing around. Ronaldo. Yes! Ej, dzielna dziewczyna. W sensie powiedziała, wiedziała, co lubi tamte. No, okej. Okay. To było podchwytliwe pytanie. Sprawdził, czy dziewczyna odpowie to, co myśli, czy to, co jemu pasuje, żeby mu się przypodobać. No, kłamał, właśnie dlatego kłamał. No? Bo on jest fanem Ronaldo. Z tego, co zrozumiałem tutaj. Really? He's a nice guy. I love Rafael Leão. Did you see how he was in the World Cup? Ej, dziewczyna się zna na piłce nożnej? Kurde! Okay, well done, Brizzy. Brother, say yes or no! Okay, I'm not that much of a fan. I love watching World Cup. Okay. Yes, she's valid. She's valid. Nice to meet you. Nice to meet you too, Bengali. On ma koszulkę Ronaldo, to był oczywisty bait. Ej, jakbym ja był tą laską, to bym nie wiedział, że to jest koszulka Ronaldo. Więc ja bym się nie dał złapać. W sensie powiedziałbym pewnie... Oh, hey. Your Barbie for today. Oh, she's talking to him. Yeah. Jeez. Damn, you look like a Barbie too. Yeah, I used to like play with Barbies all the time when I was young. Oh my God. Did you? What do you do with Barbies? So you feel like, what do you do, Barbie girl? So I'm a dancer. Oh, let me see a move. Oh, what do you mean? What kind of like sassy? Shit. Bro, I see it on GTA. Hey, babe. Ej, wiecie co wam powiem? Te zagraniczne dziewczyny dosyć pewnie, dużo pewniej czują się niż te nasze polskie przyszłe influencerki. Jeszcze jesteśmy trochę do tyłu z pewnością siebie w tych programach. Że te dziewczyny były strasznie tutaj zagubione. To może dobrze w sumie. Może to dobrze o nas świadczy. No właśnie to samo. Może to i lepiej, nie? To się tutaj czują bardzo pewnie. To takiego zażenowania nie ma ogromnego. To dobrze czy źle? Nie jestem do końca przekonany. Lepiej być pewnym siebie niż niepewnym, ale... Baby, pick me up. Wanna go for a ride? Used to be a Zumba instructor. What? Zumba instructor. What the hell is this? It's just cringe now, mate. I don't know. Let me see an outstanding, brilliant move from you. Make this man happy. You see what I'm saying? To make you happy. Yeah, make me happy. No, it's gone. Is it over yet? No. He's not happy. Yo, what did you say? Wait. Ale też są zażenowani. No to nie było. Jakby zobaczyli polski program, to dopiero by byli zażenowani. Powiedziałbym, że jest to odrobinę żenujące, ale nie aż tak bardzo.
No, czyli goatsi robili to lepiej, bo chodzi o zażenowanie i to na pewno im się udało osiągnąć. Get her out. Why? She's cute. I'm cute. Wait, he's talking. She's listening. She's listening. No, get her out. Okay, I'm sorry. Oh shit, okay. Why? We're both talking to his meat. He's not happy for some reason. I don't know why. Are you happy though? That's the question. Yeah, I mean, except no. No. Security. Wait, can I say yes to every girl? No. 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 Okay, yes then. You want not? No. Brilliant. What the hell? You have brilliant moves. I like the moves. Ain't no way, bro. All right, you know what? It's time to be more, you know, what's that word? No jest, jak waszym zdaniem to jest bardziej bolesne niż polska wersja? Czy mniej bolesne? Goatsi byli na wyższym poziomie? Serio? Wydaje mi się, że to jest mniej bolesne. Mniej bolesne, bo dziewczyny są w ogóle... Nie utożsamiamy się tak bardzo. Wydaje mi się, że to, że to był polski content, to było bardziej. Dictatorship. No, not dictatorship. Analytic. Help me out. Somebody help me out. What are you saying? I have to be more decisive. I have to be more. Neither one. Dictatorship. Hello. How you doing? I'm good. How are you? Hell no. Huh? Hell no. Oh. No, I'm trolling. Oh my God. Did I scare you? A little bit. I wasn't ready for that. You started screaming at me. Yeah, you my fault. My fault. My fault. All right, if you go rate me 1 through 10, like, just be honest. The shoes ruin it. I'm gonna go... nie chcę tego oglądać. Kurde, polskie chłopaki to wyglądają słabo przy tym, no. Nasze polskie chłopaki, to jednak, kurde, ten film Chłopaki nie płaczą, niestety sprawdza się, że polskie chłopaki są sztywne jednak, no co wam powiem. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. A w jednym brakują, że luzu nie mają, no. Polskie chłopaki nie mają luzu. Był jeden taki program, w którym właśnie był zagraniczny chłopak. O ciemnej karnacji. I on był dużo bardziej wyluzowany. Lata doświadczeń może w trenowaniu luzu. Ale nie wiem, jak patrzę sobie na Amerykę i relacje społeczne, jakie tam mają miejsce aktualnie, to powiedziałbym, że może to niedobrze mieć za dużo luzu. Przy nich goatsi są sztywni jak księgowy w gipsie. Okej. Okay. Muszę sobie to zapisać. Ja wolałem polską edycję, ale nie dziwię się, że to się ogląda tak bardzo. Ciekawe, jakie są koszty realizacji, bo tej polskiej edycji ta wielka willa, tam było tam, tam w polskiej edycji jest takie epatowanie trochę bogatością, co mi się nie podoba za bardzo. A tu jest po prostu, nie wiem, biały ekran, jakieś studio i tyle. Chociaż pewnie też gdzieś tam epatują swoją. Pokażę wam coś, co jeden z moich ulubionych programów na internetach. To jest to. Polecam gorąco, jeżeli ktoś język angielski lubi i poczucie humoru, takie żarty z brodą. To jest jeden z moich ulubionych programów satyrycznych. Uwielbiam, oglądam. I oni jakby realizują te programy w bardzo podobnym formacie. W sensie też jest jakby ten biały screen z tyłu. What does a ginger do? What does a ginger do when he wants to high five a friend? What? He claps. To jest znany format, że dwie osoby siadają naprzeciwko siebie i czytają żarty. Alan jest niesamowity, no on to naprawdę jest bardzo dobry, ale wszyscy są, wszystkich tam lubię bardzo mocno. Więc na spotkanie z tą dziewczyną przygotował sobie same dowcipy o rudych. To są takie dowcipy w stylu, czego rudemu brakuje na imprezie? Zaproszenia i haha. Jest dużo takich rzeczy. Czekajcie, jest jeden taki żart jego, którego nie jestem w stanie przekazać, na pewno spaliłbym. Tylko czy ja go znajdę, bo to też jest zalane. Kurde, nie znajdę tego. Nie będziemy tego oglądali już teraz, ale to jest... No polecam gorąco. Jeżeli nie znaliście tego kanału, a język angielski nie jest dla was problemem, to gorąco polecam. Mi się zdarza parę razy oglądać te same materiały.